Jeżeli wiesz, co dalej.
dalej robić chcesz? Jeżeli w swoim sercu serce masz, to jest twój czas. I wtedy będzie tak, jakby się nigdy miał nie skończyć świat. Jakby się nigdy miał nie skończyć dzień, bo masz swój cel. Codziennie nasze życie będzie jak. Trzeba tylko znaleźć dobry temat. Trzeba się odnaleźć w każdej chwili. Trzeba być.
teraz jestem z wami. Co ma być, to będzie. Niebo znajdę wszędzie. Uwaga, a teraz wy znowu sami. 1, 2, 3, 4. Pięknie. Jedna szansa, do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Teraz jestem tu. Co ma być, to będzie. Niebo znajdę wszędzie, gdy zabraknie. Witam wszystkich niezwykle serdecznie po raz któryś tam dzisiaj z rzędu. Mam nadzieję, że wam się spodobał utwór, który mamy wam dzisiaj do zaoferowania. Nazywa się on Będę Sobą, a zagrają go ci te oto osobniki. Proszę bardzo. Jakim jajku? Na swoim. Karol niezniszczalny, niezatapialny, niezrównany i uwaga, niezrównoważony. Karol Sionek, wielkie brawa, wielkie brawa. Boisz się, że wszystko stracę, że zostanę sam. Za marzenia wiele płacę, a wiele marzeń mam. Będę sobą, ja będę sobą i będę swego życia z tobą. Ja będę sobą, gdy... Na instrumentach perkusyjnych najbardziej prawdziwy... Najbardziej prawdziwy facet z nas wszystkich, ponieważ jak widać na załączonym obrazku posiada, no co posiada, największy instrument, prawda? To cóż ja mam powiedzieć o swoim instrumencie? Zdobyć wszystkie szczyty, nie zrobiłem nic. Nawet jeden nie zdobyty, nawet jeden szczyt. Może walczyć nie umiałem, może słabo gram, ale w końcu zrozumiałem, że swój honor mam. Człowiek zagadka również jak tamten, który ma generalnie centralnie wszystko gdzieś, a najbardziej właśnie przedmówcę. No więc na gitarze solowej nie kto inny jak Zbyszek Suski. Proszę mnie nie identyfikować z tymi chłopcami, jestem tu gościnnie. Widzę, że chłopcy chcą przerzucić się na kabaret i to do tego miernego poziomu. On zawsze taki poważny. Człowiek zagadka, nie zna go nawet jego matka. Na basie elektrycznym nie kto inny jak Piotr Żak. Człowiek, który nie tylko gra na gitarze, zresztą to jest akurat najmniej ważne, ale co zresztą widać na załączonym obrazku, jest wielki formatem. Dokładnie, tak. Dziara musi być, skóra przypalona jest, wszędzie jest ok. Będę sobą, ja będę sobą i będę swojego życia z tobą.
Ja będę sobą, gdy nawet ciężko będzie mi. Będę sobą, ja będę sobą i będę swego życia z tobą. Ja będę sobą, gdy nawet ciężkie będą dni. To tyle na tę chwilę. Kłania się bardzo nisko, ni pies, ni wydra.
Na
zawsze. Na zawsze. Przeze mnie dni na przestrzeni.
patrzeć i pójdę nie wiem gdzie. Szymon, widzimy się, chciałem powiedzieć po wielu latach, no ale po długim okresie niewidzenia się, co się u ciebie dzieje? Ja ciebie widzę. Często. Ale ja ciebie nie widzę. Oceniam, śledzę twoje losy. A pamiętasz, gdzie się poznaliśmy? To jest oczywiste chyba. No, w toalecie nie z tobą. Z wojewódzkim. Nie wiem, nie będę zdradzał aż takich... Nie, no oczywiście, że pamiętam, w studiu telewizyjnym. Podczas Idola. Dokładnie, no to było już 12 lat temu. Bo 11, bo mam 2013. To było... Miałeś wtedy długie włosy, trochę inaczej wyglądałeś. Trochę, no mniej siwizny, prawdę mówiąc. Ale nie, to nie jest żadna siwizna, tylko przypominam ci, że tej wiosny jest jeszcze zima i jeszcze się nie otrzepałem ze śniegu. Rozumiem, ale wiesz, do czego chcę nawiązać, że przed tobą... Kilkanaście lat minęło, za tobą w zasadzie, to ładnie. I to jest co? Cała wielka kariera. Mylisz się, bo Szymon... Ja myślę, że przeżyłeś już wszystko na tym rynku. Mylisz się, bo Szymon Wydra nie jest żadnym karierowiczem i tu cię mam. Ale nie, nie twierdzę, że jesteś karierowiczem, tylko że widziałeś już wszystko, co można było tutaj zobaczyć w Polsce. Wiele rzeczy widziałem, faktycznie, ale... Muzyka nas bardzo dobrze konserwuje. Stary, młode mam serce, mimo że w tym roku z Carpe Diem obchodzimy, uwaga, 20-lecie istnienia. Mamy już 20 lat, tak. Założyłem zespół w 92 roku i trwamy do dzisiaj. Ale faktycznie zaczęło się rozmowę tym, że parę lat się tam nie widzieliśmy w sposób taki namacalny, werbalny. To prawda, bo się skoncentrowaliśmy bardziej na koncertowaniu, na promocji swoich poprzednich albumów. Wreszcie był na to czas, ale teraz pochwalę się, polecam włączyć sobie to czy tamto radio, bo w niektórych rozgłośniach radiowych i tych ważniejszych w Polsce również pojawia się nasza piosenka, nasz najnowszy singiel, który się nazywa Teraz. Serdecznie zapraszam. Jest to optymistyczna piosenka, bo do tej pory mieliśmy takie rozstaniowe, a ta jest taka zbliżeniowa, więc nie ma deprechy, jest sam uśmiech. Rozgonimy tę zimową wiosnę i będzie prawdziwa wiosna, także serdecznie polecam. No i to jest zwiastun tego, co robimy teraz. Skoncentrowaliśmy się na pracy studyjnej. Czyli rozumiem, wielki powrót Szymona Wydry i Carpe Diem. Wiesz co, powrót to brzmi tak, jakby nas przez jakiś czas w ogóle nie było. Nie, Carpe Diem zawsze było, tysiące fanów, mam zaświadków, także tutaj, wiesz, mogę potwierdzić. Zawsze byliśmy, zawsze się dobrze czuliśmy. Wiesz, my się z nikim nie chcemy ścigać, naprawdę. I i z tego jestem bardzo szczęśliwy. Zawsze twierdziłem, że muzyka to nie są wyścigi, a płyty wydajemy tylko wtedy, kiedy mamy coś ludziom nowatorskiego do zaoferowania. A nie dlatego, że już wypadałoby, że trzeba, że długo nas nie było. Jakbyśmy nie mieli nic fajnego do powiedzenia, do zaśpiewania, do zagrania, to byś na nas jeszcze czekał następne 20 lat. A jak tamte czasy Idola wspominasz? Dobrze czy źle? Dobrze było, że poszedłeś do tego programu, czy raczej byś sobie dał radę bez? Raczej dobrze, że mnie przywieziono do tego programu, bo wtedy byłem troszeczkę wczorajszy, że się tak wyrażę. I nie bardzo wiedziałem, gdzie jestem. Dopiero się zorientowałem po kilku godzinach, jak już ze mnie zeszły opary poprzedniego wieczora, bo mieliśmy koncert dla Harlejowców, pamiętam wtedy. No i dobrze, bo dzisiaj, wiesz, to jest taki, wiesz, krok milowy w mojej drodze muzycznej, nie karierze, jeszcze raz mówię, ale no, w mojej drodze muzycznej. Mieliśmy już wtedy 10 lat.
graliśmy z Grześkiem Ciechowskim, graliśmy z TSA jako Carpe Diem. Zapraszali nas na wielkie sceny, naprawdę, mówię ci poważnie. Ale to był taki specyficzny format. Ja pamiętam z tego co pamiętam, to raczej robiliście na takiego idola nastolatek. Długie włosy, rockman. No ty się nie dałeś. Miałem wtedy długie włosy, ale nie dałem się pod tym kątem, że zawsze Szymon Wydra grał pod szyldem Carpe Diem. Witam serdecznie, mówi Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Chciałbym powiedzieć, że z dziką rozkoszą, nieukrywaną radością, prawdziwą przyjemnością i w ogóle z głębi serca uważam, że program To się nagrywa to taki program, który na co dzień jest z muzyką na ty, a więc i wy bądźcie codziennie z programem To się nagrywa, bo warto. Szymon Wydra, Carpe Diem. Thank you.
kopce. Tu jest bit. Teraz jestem z wami. Co ma być, to będzie. Niebo. Uwaga, a teraz wy sami. One, two, three, three. Głośniej. Teraz. Teraz jesteśmy tutaj wszyscy. Co ma być? Niebo. Zabijanie. I ostatnia szansa. Kołem jazda. Promień bani koce. Bo jest mnie powiązę. Teraz jestem. Co ma być, co będzie. Niebo znakiem wszędzie. Zabijanie. Gdzie jesteś dziś?
Nie mogę, nie mogę.
Swoich rąk dłonie, to poszukajcie tam palców. Jeżeli znajdziecie wśród tych palców palec wskazujący, to bardzo proszę wszystkich, jak jeden mąż, abyście wy wszyscy podnieśli ten palec w górę w naszą stronę. Świetnie, ale ponieważ wyciągacie je w naszą stronę, to błagam, nie pomylcie palców. Znaczy, ja już się przyzwyczaiłem, ale Tomkowi byłoby przykro. Więc te paluszki trzymamy. Wszyscy i teraz powoli opuszczamy i kładziemy na ustach swoich sąsiadek i robimy. Miak. A teraz ja się was pytam, czy chcecie jeszcze? Czy chcecie jeszcze? Czy chcecie jeszcze? Się cudownie składa, bo my też. I nie ukrywam, że uwielbiam ten moment. Także dzięki serdeczne. Proszę bardzo. Teraz wiem, carpe diem, czyli do nieba nie chodzę. Jazda i teraz śpiewacie za nas. A my idziemy za potrzebą. Teraz to wiem.
Trzeba tylko znaleźć dobry temat, trzeba się odnaleźć, aby